Hej, witajcie. No patrzcie, Blizzard trochę zaskoczył. Sądziłem, że nowa edycja księżycowego Nowego Roku pojawi się 21 stycznia, we wtorek. A tu mamy event 16 stycznia, w czwartek. A planowałem przed wydarzeniem wrzucić jeszcze jeden film, bowiem aktualizacja z Rokiem Szczura to również zmiany w balansie, które oczywiście jak zawsze w jakiś sposób omawiam. Ale sądzę, że chyba nic złego się nie stanie, jak wrzucę film o modyfikacjach krótko po ich wprowadzeniu. Dlatego zaczynajmy już z dzisiejszym filmem, czyli tradycyjna prezentacja przedmiotów kosmetycznych. Nie wiem, czy to w ogóle jest jeszcze interesujące, ale takie filmy są łatwe do nagrania. Okej, czyli jak zawsze zaczynamy od kwestii. A i jeszcze takie jedno ciekawe info. W polskiej wersji Overwatcha została zmieniona aktorka głosowa Brigitty. Czegoś ci trzeba? Spokojna głowa. Anomalia! Szczęśliwego Nowego Roku! Skual! Za wcześnie na klapki? Nic z tego. Jak się czujesz? Jeszcze raz to samo. Mam ochotę zatańczyć. Znakomicie. Przepełnienie stosu. Jeśli coś wymyślę, mogę to stworzyć. Po kwestiach rzecz jasna czas na graffiti. No to zwycięskie pozy. Dwie nowe emotki. Jedna prezentacja zagrania. Można powiedzieć, że to bliźniacza prezentacja, bardzo podobna do tego, co ma wieprzu. I zanim przejdziemy do legendarnych skórek, przedmioty do zdobycia za tygodniowe wyzwania. To są za pierwszy tydzień. Za drugi tydzień. I za trzeci tydzień. No dobra, to czas na legendarne skiny. Tutaj warto się zatrzymać. Jak sami widzicie, maska Sombry nieustannie się zmienia co kilka sekund. Całkiem ciekawe. No dobra, moi drodzy, tak się prezentują przedmioty kosmetyczne z Roku Szczura. Ale to jeszcze nie koniec, oglądajcie dalej. Jest podobna sytuacja co w przypadku Zimowej Krainy Czarów. Już przez kawał czasu było tak, że wydarzenia sezonowe to nie było nic innego, tylko nowe przedmioty kosmetyczne. Nie otrzymywaliśmy żadnych nowych map, trybów czy nawet drobnych zmian w nich. W grudniu natomiast wprowadzono śnieżkowy deathmatch, czyli inną wersję śnieżkowej ofensywy Mei. No, było to miłe zaskoczenie, ale nie sądziłem, że Rok Szczura przyniesie coś nowego. A tu jednak jest jakaś zmiana. W salonie gier mamy do wyboru inną wersję Capture the Flag, czyli błyskawiczne zdobywanie flagi.
tak na szybko, na czym to polega. Po prostu flagi są dużo, dużo bliżej siebie i rozgrywka jest znacznie dynamiczniejsza. Ale dokładniej to omówię w osobnym filmie, bo cholercia fajnie, jak jest jakikolwiek materiał na zrobienie filmu o tym. No i wiecie, skoro na dwóch ostatnich wydarzeniach było coś troszkę nowego, to kto wie, może na rocznicę, letnie igrzyska będzie jakaś drobna niespodzianka. Zobaczymy, a na dzisiaj już kończymy. Dziękuję za oglądanie.